Kilka miesięcy temu, w lutym, miałam operację. Była to prosta operacja, usunięcie woreczka żółciowego. Ponieważ była wykonana metodą laparoskopową, to mogłam już praktycznie tego samego dnia wieczorem zostać wypisana ze szpitala. I lekarz, który mnie wypisywał, zapewnił mnie, że jest to standardowe postępowanie, że jest to zupełnie bezpieczne i że już od tego momentu mogę spodziewać się tylko poprawy, mogę spodziewać się tylko dobra i każdego dnia będę się czuła coraz lepiej. Także bezpośrednio po operacji wyszłam ze szpitala i nie czułam się dobrze. Pierwszego dnia nie czułam się dobrze, drugiego dnia nie widziałam żadnej poprawy, trzeciego dnia również nie. I były we mnie dwie myśli. Jedna myśl to była taka, daj sobie czas. To jest normalne, że nie czujesz się dobrze po operacji pierwszego albo drugiego dnia. Ale powracała do mnie druga myśl, która jakoś tak podpowiadała mi, że nie, że mam nie czekać, że mam wrócić do szpitala, że coś jest nie w porządku. I oddawałam te myśli, oddawałam ten cały swój stan, chorobę, prośbę o zdrowie Bogu. To nie był dla mnie łatwy moment w życiu, żeby się modlić, dlatego że no po pierwsze byłam zmęczona fizycznie, a po drugie właśnie taka wewnętrznie rozedrgana i to nie jest chwila, kiedy człowiekowi jest się łatwo modlić, ale w tych okruchach modlitwy, które jakoś w moim sercu się wydarzały, odczuwałam wzrastający niepokój i odczuwałam takie przynaglenie, żeby nie zostać w domu, żeby wrócić do szpitala. Również w tej modlitwie odczuwałam bardzo konkretnie obecność Ojca Józefa, taką subtelną, ale bardzo konkretną obecność Ojca Józefa. Subtelną dlatego, że nie mogłam go dotknąć albo zobaczyć w taki sam sposób, jakbym mogła dotknąć albo zobaczyć osobę żyjącą tutaj pośród nas, ale była to obecność bardzo konkretna, bardzo, bardzo czułam tę obecność i tę jego bliskość przy mnie. I była to obecność bardzo konkretna, dlatego że przywodziła mi taką myśl, budziła taką myśl we mnie, że mam zapalenie trzustki, taką bardzo konkretną diagnozę. I te przynaglenia z modlitwy i doświadczenie z Ojcem Józefem i również to moje pogarszające się samopoczucie, to wszystko jakoś tak zmierzało w jednym kierunku, składało się w jedną całość, która kazała mi wrócić do szpitala. Także trzeciego dnia wróciłam do szpitala i w szpitalu lekarz mnie zbadał i zapewnił mnie, że nie mam zapalenia trzustki, że wszystko jest w porządku. Powiedział mi, że mogę wrócić do domu, że mam brać więcej środków przeciwbólowych, że mam sobie dać więcej czasu być ze sobą cierpliwa i że na pewno w najbliższych dniach zacznę czuć się lepiej. Także ja tak zrobiłam i nie czułam się lepiej. Wróciłam do domu, ale nie czułam się lepiej. Dalej byłam słaba, praktycznie stawałam się coraz słabsza. Dalej czułam ogromny niepokój na modlitwie i takie przynaglenia, że coś jest mocno nie w porządku. Natomiast obecność Ojca Józefa stała się dla mnie taka bardzo stanowcza. Całym swoim jakim istnieniem, całą tą swoją obecnością Ojciec Józef mówił do mnie: idź do szpitala, masz zapalenie trzustki, nie możesz w tym stanie zostać w domu, idź do szpitala. I znowu to samo doświadczenie, zarówno z modlitwy, jak i przynagleń od Ojca Józefa i moje samopoczucie, znowu to wszystko jakoś spowodowało, że podjęłam decyzję, żeby jeszcze raz wrócić do szpitala. I tym razem w szpitalu zbadał mnie lekarz, który wykonywał operację, już mnie nie wypuścił ze szpitala. Kazał mi zostać w szpitalu na noc, zdiagnozował ostre zapalenie trzustki i następnego dnia zorganizował dla mnie transport już karetką do innego szpitala, w którym mogłam mieć w trybie natychmiastowym wykonany zabieg udrożnienia przewodów żółciowych. Co się okazało?
Okazało się, że żółć, która normalnie spływa z wątroby do woreczka żółciowego, tam się gromadzi. Teraz po operacji już nie miała się gdzie gromadzić i znalazła sobie odpływ przewodami żółciowymi do trzustki i tam powodowała zapalenie. To właśnie powodowało zapalenie. Także ten zabieg udrożnienia przewodów żółciowych no, przyniósł mi ogromną ulgę. Praktycznie był to zabieg, który uratował mi życie. To przez to, że był tak szybko wykonany i że był tak dobrze wykonany, to uratował mi życie. Ale wiem, że jeżeli by nie te przynaglenia z modlitwy, jeżeli by nie przynaglenia podpowiedzi ojca Józefa i jego diagnoza, taka trafna i postawiona no, wcześniej, zanim postawili ją lekarze, to ja być może jeszcze próbowałabym zostać dłużej w domu, brać więcej środków przeciwbólowych i nie poszłabym do szpitala. Także ogromnie jestem wdzięczna Panu Bogu za jego opiekę, za jego przynaglenia i ojcu Józefowi, za to, że pojawił się na mojej drodze tak bardzo konkretnie w tak trudnym momencie życia. Niech Bóg w tym będzie uwielbiony.